Nie dojdzie ostatecznie do planowanego na 22 maja w Moskwie rewanżu Krzysztofa Włodarczyka z mistrzem świata w WBC wagi junior ciężkiej Grigorijem Drozdem. Powodem odwołania walki jest infekcja zatok, która zaatakowała Polaka na początku zeszłego tygodnia. Włodarczyka w walce z Drozdem może zastąpić Łukasz Janik. 19 czerwca na gali w Ostrowcu Świętokrzyskim kolejną walkę stoczy były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej Mariusz Wach. Nazwisko rywala Wikinga nie jest jeszcze znane. Jest już pewne, że 26 września w Łodzi odbędzie się kolejna edycja gali Polsat Boxing Night. Głównym wydarzeniem imprezy będzie pojedynek byłego mistrza świata wagi półciężkiej i junior ciężkiej Tomasza Adamka z byłym czempionem Europy kategorii ciężkiej Przemysławem Saletą. Andrzej Fonfara odwiedził salę warszawskiej Legii na Fortach Bema, na której trenował za czasów kariery amatorskiej. Najlepszy polski pięściarz wagi półciężkiej spotkał się ze swoimi kibicami i poprowadził dla nich krótki trening.